Przed bramą do nieba stają trzej kierowcy ciężarówek. Święty Piotr podchodzi do pierwszego i pyta: Czy oszukiwałeś w raportach przewozowych? Nigdy w życiu. Nawet jakbym chciał, to niemożliwe przy tych wszystkich systemach w pojazdach. A czy kiedykolwiek zdradziłeś żonę? Nie, byłem wierny do samego końca. Idź więc, synu, przez bramę numer jeden. Na te same pytania bardzo podobnie odpowiada drugi z kierowców i także zostaje skierowany do pierwszych wrót. Przyszła kolej na ostatniego. Czy oszukiwałeś kiedyś w raportach przewozowych? Tak, bez tego ten cholerny biznes nigdy by się nie opłacał. Coś na lewo zawsze się dorabiało. A czy kiedykolwiek zdradziłeś żonę? Tak, w Lubuskim przy trasie stoi taka jedna jagodzianka, która robi najlepszą laskę na świecie. Zawsze się u niej zatrzymywałem. Synu, skieruj się do wrót z numerem dwa. Ale dlaczego? Czemu oni poszli do pierwszych drzwi, a ja mam iść do drugich? Synu. Oni poszli do piekła za kłamstwa. My zaś jedziemy do Lubuskiego.